Do usłyszenia, kochany Boże. Długie zimowe wieczory w domu dobrowolskich są ogromnie przyjemne. Heniek i Elunia mają czas na to, aby wyciągnąć skrzynie z zabawkami. Heniek robi Elunikołyskę kołyskę dla lalki, Ela wyszukuje najstarsze zabawki i bawi się nimi. Najbardziej kocha Starego Misia, który ma już tylko jedno ucho. Elunia ma czasem zabawne pomysły. Wczoraj, gdy Heniek i Ela leżeli już w łóżeczkach, mamusia opowiadała im historię biblijną. Potem razem się pomodlili. Po skończonej modlitwie, Ela niespodziewanie powiedziała: Do usłyszenia, kochany Boże! Do jutra wieczorem! Możecie sobie wyobrazić, jak Heniek się zaśmiewał. Nawet mamusia się uśmiechnęła. Elunia jednak uważała, że tak jest dobrze. Wyobrażała sobie modlitwę jako rozmowę telefoniczną ze zbawicielem. A wy przecież wiecie, że on zawsze ma czas, aby nas słuchać. Widzi i słyszy zawsze. Widzi nie tylko zło, które obciąża nasze sumienia, ale i dobro, które czynimy, a którego dorośli czasem nie zauważają. Henio jeszcze przez chwilę myślał, jakby to było wspaniale gdyby wszyscy widzieli jego dobre uczynki. A właściwie, powiedział sobie, powinna mi wystarczyć, gdy widzi to Zbawiciel. Czy nam też to wystarcza?